30%. Wynagrodzenie nauczycieli dyplomowanych wzrośnie średnio o 2200 zł. Więc myślę, że to są naprawdę bardzo solidne podwyżki. No i faktycznie różnica w wynagrodzeniu pomiędzy nauczycielem początkującym a nauczycielem dyplomowanym trochę się zmniejszy. Do tego tematu wrócimy za chwilę. Naszym gościem będzie wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Wcześniej jednak prognoza pogody. Przed nami dzień pod znakiem opadów. Śniegu z deszczem, deszczu, a na zachodzie krupy śnieżnej. W wielu regionach, zwłaszcza na południowym wschodzie, może być bardzo ślisko. Termometry pokażą od 1 stopnia na północnym wschodzie do około 7 na północnym zachodzie. Na wybrzeżu wiatr może być silny. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. W studiu jest już nasz pierwszy poranny gość, pani wiceminister edukacji, gospodynią rozmów politycznych o poranku. Dzisiaj jest Małgorzata Naukowicz. Minęła godzina 7:33. 24 pytania. Rozmowa poranka. Dzień dobry, Małgorzata Naukowicz, witam. Gościem już zapowiadana wiceministra edukacji, czy wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer? Wszystko jedno, pani redaktor, jak pani pasuje. Dobrze, to będziemy pewnie wymiennie stosowały tę formę. Nie będziemy się, mam nadzieję, obrażać, jeśli... Nie będziemy. Nie, absolutnie, dobrze. Pani minister, ostatnio... Właściwie od wczoraj mamy chyba taką dosyć gorącą dyskusję na temat podwyżek dla nauczycieli, bo znaczy, dużo jest, nie wiem, czy niejasności, czy niezrozumienia, czy, bo widzimy wypowiedzi wiceprzewodniczącej z Związku Nauczycielstwa Polskiego, że nie tak miało być. Od razu partia Prawo i Sprawiedliwość mówi tak, koalicja rządząca oszukała nauczycieli, wykorzystała. To jak to jest z tymi podwyżkami? Po pierwsze, wczoraj był już tweet pana przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego, który powiedział bardzo jasno, że to są rekordowe. Najwyższe jeszcze od pierwszego rządu Donalda Tuska podwyżki dla nauczycieli od 2009 roku. O 30% w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych i 33% w przypadku nauczycieli początkujących. Ale to jest od zasadniczego wynagrodzenia? Od każdego. Procenty są od każdego. Dlatego, że w ogóle uposażenie nauczycieli jest dość skomplikowaną procedurą, dlatego, że my przyjmujemy w budżecie coś, się nazywa kwotą bazową. Od tej kwoty bazowej ustalone są tak zwane średnie karciane wynagrodzenia nauczycieli. I najśmieszniejsze jest to, że te średnie karciane nie są średnimi w ogóle, zwykłe średnie są wyższe. I te średnie karciane wynagrodzenia nauczycieli będą rosły, czyli to, co samorząd musi wypłacić na etat nauczycielski w przypadku nauczyciela początkującego 1577 zł, w przypadku nauczyciela mianowanego 1720 zł i w przypadku nauczyciela dyplomowanego 2198 zł. Więc jak widzimy, dotrzymaliśmy wszystkich obietnic. Ten konkret jest już zrealizowany. Ale przede wszystkim musimy powiedzieć jasno, że będziemy starali się, żeby te pieniądze były jak najszybciej na kontach nauczycieli. Stąd już projekt rozporządzenia trafił do konsultacji. Te konsultacje 1 lutego będą spotkanie ze związkami i będziemy rozmawiać. A jakie to ma znaczenie to, że te pieniądze są też zagwarantowane w budżecie państwa? Bo jak rozumiem... No tak. Oczywiście, że one są zagwarantowane zarówno w budżecie państwa, jak i w ustawie okołobudżetowej jest ta zmiana, która pozwala wypłacić więcej nauczycielom początkującym. Bo nam rzeczywiście zależy na tym, żeby młodzi nauczyciele chcieli przychodzić do zawodu. To środowisko się bardzo starzeje i są już takie szkoły. Na przykład słyszałam o jednej ze szkół, w której praktycznie wszyscy nauczyciele już są w wieku emerytalnym. I za moment, jeżeli wszyscy odejdą, to się okaże, że praktycznie nie ma kto uczyć dzieci. W związku z tym zależy nam na tym, żeby dla młodych ludzi to była ciekawa oferta zawodowa. Stąd ta decyzja o tym, że to 33% dla nauczycieli początkujących, zaczynających pracę. I to, co właściwie ta pani wiceprezes ZNP, to co budzi jakieś kontrowersje, to jest to, że się zmniejszyła różnica w płacy zasadniczej między nauczycielami początkującymi a mianowanymi, czyli tym następnym stopniem. Tylko jeżeli właśnie ze względu na tą konstrukcję płacy nauczyciela, ponieważ nauczyciel mianowany ma już tak zwaną wysługę lat,
W związku z tym najczęściej ma też wychowawstwo nadgodzin, ma dużo więcej tych dodatków, które zwykle nauczyciele mają. W związku z tym realna różnica to jest 1100 zł, a nie to 149, które jest przy zasadniczej. Jeżeli to zajrzymy głębiej, no to to widać. No tak, ale w czasie kampanii było mówione nie mniej niż 1500 zł. I to dokładnie wypełniamy. No mu powiedziałam, najminimum to jest 1507 brutto, ale tam też tak było w konkrecie bardzo jasno napisane. I powiem więcej, tą średnią karcianą, która powiedziałam, że nie jest wcale średnią, nauczyciele też się posługują przy na przykład swoim projekcie obywatelskim dotyczącym powiązania płac nauczycieli ze średnią krajową. To spotkanie 1 lutego ze związkami zawodowymi, tylko ZNP, Solidarność czy coś jeszcze? Zwykle spotkania są z wszystkimi związkami zawodowymi. Akurat nie wiem, nie organizowałam tego spotkania, natomiast my się w ogóle już spotkaliśmy z wszystkimi związkami zawodowymi reprezentującymi nauczycieli, z trzema związkami zawodowymi. I dla nas jest dość oczywiste, że my chcemy, żeby ministerstwo było otwarte również na związki zawodowe, na nauczycieli, ale również wczoraj spotykałam się z ludźmi, którzy reprezentują, może być NGO-sy związane z edukacją. Spotykamy się rzeczywiście z wszystkimi tak zwanymi interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi w edukacji, bo uważamy, że ministerstwo musi być bardziej otwarte niż było kiedyś. I to jest taki nasz cel. Uważamy, że naprawdę czasy, w którym szczuto na nauczycieli, w której było mnóstwo hejtu, wykorzystywano do tego również media publiczne, już się skończyły. Pani poseł, czy na tym spotkaniu ze związkami zawodowymi będziecie też omawiać kwestie dotyczące prac domowych? Bo to też jest dyskusja dosyć, można powiedzieć, burzliwa. Gorąca. Gorąca, w cudzysłowie oczywiście tutaj mówię, że burzliwa. Bo na przykład jeden z liderów Konfederacji, Krzysztof Bosak, tak wczoraj na konferencji prasowej mówił, że zakaz prac domowych pogłębi lukę edukacyjną między dziećmi z dobrych szkół, a tymi z gorszych placówek. Zacznijmy od tego, że nie ma zakazu. Model jest taki, że chcemy, żeby tylko w klasach 1-3 nie można było zadawać prac, ale bardzo konkretnego rodzaju, czyli prac pisemnych lub prac manualnych. Każdy z nas pamięta, jak miał dziecko, jeżeli miał dzieci, w klasach 1-3 i wyklejał do nocy kolorowankę, bo już było mu żal tego dziecka, które szczerze mówiąc nie dawało rady. Rodzice odrabiali pracę domową. Dokładnie. Jest nawet taki dowcip, jak w środku nocy rodzic dzwoni do pani nauczycielki, pyta jej, czy śpi. Ona odpowiada, no śpię, jest trzecia w nocy. A on odpowiada, a ja nie, bo wyklejam. No więc chcielibyśmy, żeby nauczyciele nie zadawali prac, które są albo manualne, albo pisemne w klasach 1-3. Tam oczywiście można w dalszym ciągu poprosić dziecko, żeby nauczyło się wierszyka, czy poćwiczyło tabliczkę mnożenia. Ale chodzi o te prace, które szczerze mówiąc bardzo często no, jest konieczna pomoc tego rodzica, albo przynajmniej mamy taką sytuację, że chcielibyśmy, żeby to dziecko, nie wiem, pobiegało, pobawiło się, zrobiło coś, co je interesuje, a nie siedziało nad lekcjami. W przypadku chodzi klas o klasy 4-8... Właśnie. To zasada jest taka, że prace domowe mają być nieobowiązkowe i nieoceniane. Czyli jeżeli nauczyciel powie... A na przykład powie, lektura, przeczytanie jakiejś nie, książki to, nie. To lektura, jest czy wiersz, domowej. Nie, nie, nie. Przeczytanie lektury jest oczywistą oczywistością. Nie da się tego zrobić w szkole. Nie da się również w szkole nauczyć czegoś typu na pamięć, typu słówka z angielskiego. To trzeba zrobić w domu. Natomiast my w ogóle mamy problem w polskiej szkole polegający na tym, że nauczyciele zadają tak dużo prac domowych i to jest badanie, które pokazuje bardzo jednoznacznie, gdzie z jednym z elementów jest nie mogę zdążyć zrealizować materiału, w związku z tym muszę zadać pracę domową. Kolejnym powodem jest właśnie, na przykład tradycja. Tutaj należałoby odchudzić podstawę programową. I to robimy od 1 września. Chciałam powiedzieć, że w tej chwili pracują zespoły programowe, które odchudzają podstawy programowe z większości przedmiotów, wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych, zarówno na poziomie szkoły podstawowej, jak i szkoły ponadpodstawowej. One skończą swoją pracę no, w pierwszej dekadzie lutego. Potem będzie czas na konsultacje. Będzie tydzień konsultacji. Zapraszam wszystkich do zabierania głosu i do konsultacji. Nie, dlatego, że my nie tworzymy nowych podstaw programowych, bo wtedy rzeczywiście te konsultacje powinny być dłuższe. Tylko po prostu robicie przegląd, co zostawić, co wyrzucić. Dokładnie, tylko usuwamy pewne treści z tych, które uznajemy za nadmiarowe, po to właśnie, żeby na lekcji nauczyciel, bo nie zmieniamy liczby godzin danych przedmiotów, czyli jakby siatka godzin pozostaje taka sama, tylko nauczyciel ma więcej czasu na lekcji na to, żeby zrealizować, bo jest mniej tego materiału. Co to znaczy? Że on może poćwiczyć coś na tej lekcji, może powtórzyć coś, może wyjaśnić dokładniej rzeczy, które były trudniejsze dla ucznia.
Na tym nam właśnie zależy. Znaczy, żeby poświęcić więcej czasu mniej zdolnemu uczniowi na przykład. Również, ale dać też zdolniejszemu ciekawsze zadanie z tego, z tej dziedziny, którą właśnie może powtarzamy. Może tak jak jest w szkołach średnich, profilowanie, to nie żeby jest zainteresować dobre, dzieci już w tych klasach. Nie jest dobre profilowanie 4, dzieci 4, już 8. w młodszych klasach. To zresztą doświadczenia niemieckie, które próbowali dość wcześnie dzielić dzieci na te zdolniejsze, mniej zdolne. Nie sprawdza się to. Absolutnie ta wspólna edukacja ogólna, tak jak było z w przypadku gimnazjów, dłuższa jest lepsza z punktu widzenia wiedzy edukacyjnej młodzieży. Natomiast chodzi nam o to, żeby było więcej tak zwanej wiedzy głębokiej, czyli żeby to, co dzieci mają w szkole, realnie one się nauczyły i to pozostało z nimi. A jakbym spytała panią redaktor, czy pamięta wszystkie dopływy Wisły, to obawiam się, że skończyłoby się niedobrze. Słabo, byłoby słabo, lepiej nie egzaminujmy. Zresztą ja jestem urodzoną humanistką, także z przedmiotami ścisłymi też nie było mi po drodze, więc rozumiem. Z matematyką się nie Dlatego lubimy bardzo. Jestem pewna, że powtarzanie, że regularne powtarzanie tego, co jest na matematyce na przykład, bardzo utrwala tą wiedzę i pozwala dalej pójść bezpiecznie. Bo dzieci w młodszych klasach lubią matematykę, a potem gdzieś to się gubi, dlatego że po prostu te treści nie są powtarzane, oni w pewnym momencie tracą jakby kontakt z przedmiotem. A może są nieatrakcyjnie przekazywane, pani minister? No, różnie bywa w zależności od tego też, jacy to nauczyciele też przychodzą właśnie do szkoły. Dlatego tak ważne są płace nauczycieli, żeby dla przyszłości naszych dzieci przychodzili najlepsi. Dobrze. Zdrowie psychiczne dzieci, bo to też... Oczywiście kolejny przerażający raport GrowSpace. Mieliśmy w czasie mniej więcej wakacji jeden, teraz jest kolejny, dotyczący, tym razem dotyczący samobójstw, natomiast poprzedni był dotyczący braku pomocy psychologicznej. Właśnie, to pomoc psychologiczna. I teraz trzeba powiedzieć, że kwestie tej takiego bezpieczeństwa psychologicznego w szkołach jest zbudowane na kilku elementach. Jednym z nich to oczywista jest oczywistość, jaką jest pomoc psychologa w szkole. I tutaj na razie nie jest najlepiej właśnie między innymi ze względu na zarobki, bo my w ogóle mamy mało trochę tych psychologów na rynku, można powiedzieć. A dodatkowo te zarobki w szkole, bo przypominam, że psycholog szkolny jest zatrudniony na tej samej karcie nauczyciela, więc z tymi samymi zarobkami co nauczyciele, dotychczas były mało atrakcyjne. Teraz się to poprawi o te 33% lub 30%. A czy wy współpracujecie w tym zakresie z ministrem zdrowia? Tak, rozmawialiśmy już nawet z panią minister Leszczyną, spotkałyśmy się z panią Barbarą Nowacką i z panią, wspólnie z panią minister Leszczyną, żeby trochę porozmawiać o tym zdrowiu psychicznym, w ogóle o zdrowiu młodych ludzi. I na pewno będziemy podejmować kolejne kroki, które mają na celu potraktowanie tego jako priorytet dla ministerstwa. Zdrowie psychiczne jest w tej chwili tym elementem, który coraz odważniej młodzi ludzie mówią o tym, coraz bardziej szukają pomocy i zarówno kwestia tej pomocy psychologiczno-psychiatrycznej, która jest skoncentrowana w Ministerstwie Zdrowia, jak i tej pierwszej pomocy w szkole, czyli kwestii tego, żeby młodzi ludzie mieli tam nauczyciela, którym mogą zaufać, żeby znali wszyscy telefon do linii telefonu zaufania, numer, czego na przykład poprzednio im trochę żałowało ministerstwo. I w pewnym momencie był taki moment, w którym mi przypomnę, że niefinansowany była ta linia 116-111. Warto zapamiętać ten numer, jak się jest młodym człowiekiem lub ma się młodego człowieka w domu. Telefon zaufania. Znaleźliśmy kasę na finansowanie, żeby to już Ministerstwo Zdrowia, a w tej chwili jest kwestia zapewnienia pomocy psychologicznej w szkołach, ale również odchudzenie podstaw programowych, mniej prac domowych. To jest szansa, że młody człowiek nie będzie tak przerażony i zestresowany szkołą. Może też nauczyciele powinni jakby też przechodzić jakieś szkolenia, żeby po prostu też być wyczulonym na pewne sygnały, które dziecko, nie wiem, daje osowiałe czy jakieś ślady przemocy. Też zastanawialiśmy się nad tym, jak zorganizować. Ministerstwo może to robić, że może zamawiać tak zwane studia podyplomowe, takie, które mogłyby pomóc części nauczycieli zdobycie dodatkowej wiedzy. Oni nie będą oczywiście wtedy psychologami, ale żeby mieli taką wiedzę, która pomaga im rzeczywiście pomóc nauczyciel, bo wychowawca, nauczyciel, że to jest zawsze taki pierwszy po rodzicu oczywiście, jeśli rodzice też, jeśli rodzice tego nie zauważą, że coś się z dzieckiem dzieje niedobrego, wychowawca to jest wychowawcy skarb. Dobry wychowawca, który ma dobry kontakt z młodzieżą, to jest skarb. Ale prawda jest również taka, że czasami to nie jest ten wychowawca tej klasy, ale jest ktoś taki w szkole, każdy pewno pamięta kogoś takiego w szkole, do którego mógł się zwrócić, który wiedział, że mu pomoże. I w każdej szkole tacy nauczyciele są. I chodzi o to, żeby wesprzeć ich w tym i dać im narzędzia, które pozwolą im skutecznie pomagać. My chcemy przede wszystkim, żeby szkoła była przyjaznym miejscem dla dziecka. Żeby młodzież się mogła organizować, żeby szkoła miała większą autonomię, żeby dzieci, wszystkie dzieci dobrze czuły się w polskiej szkole. I
wprowadzamy takie zmiany, które to umożliwiają. Na przykład idea, którą bardzo promuje pani minister Barbara Nowacka, kwestia rzecznika praw ucznia. I to zarówno rzecznika praw ucznia przy Ministerstwie Edukacji, jak i również w kuratoriach, tak, żeby młody człowiek miał się do kogo zwrócić, jeżeli czuje, że jego prawa są łamane. Tego... I żeby się nie bał. Jest kuratorzy, rozumiem, konkursy, tak? Będą... Tak, właśnie się zaczynają konkursy. Już wymienieni są wszyscy na pełniący obowiązki, natomiast w tej chwili zaczyna się proces konkursowy. To są konkursy otwarte. Zależy nam na takich kuratorach, którzy są niepolityczni, tylko merytoryczni. Spotkaliśmy się na razie z osobami pełniącymi obowiązki. Ja powiem szczerze, że bardzo wiele z nich, bardzo dobre wrażenie na mnie zrobiło, jeśli chodzi o takie podejście do uczniów. Widać, że to jest zupełnie inna klasa, inne podejście mają do tego, czym ma się zajmować kurator. Kurator ma wspomagać szkołę, również w nadzorze pedagogicznym, a nie planować kontrole doraźne, które z natury jako doraźne nie są planowane. Dobrze, a propos kontroli. Pamiętam w poprzedniej kadencji pani razem z panią poseł Szumilas prowadziłyście kontrole poselskie. Liczne. Liczne, tak, tych wydatków w Ministerstwie Edukacji. Między innymi na Villa Plus. Villa Plus, tak, to pamiętamy ten, jak wygląda, jak idzie ten przegląd tych dotacji udzielanych przez akurat Villa Plus jest o tyle w ciekawej sytuacji, że tam również wszedł NIK. Jest też ich w raporcie dotyczącym budżetu, wykonania budżetu. Są też uwagi dotyczące przekroczenia granic, że tak powiem, legalizmu przy Villa Plus. Tam jest kwestia dwóch instytucji, które w ogóle miały oddać pieniądze. Jedna oddała na pewno, druga w tej chwili kontroluje to pani wiceminister Mucha, bo w tej chwili tak zwane inwestycje ministra są pod jej kierownictwem. Rzeczywiście, powiem szczerze, że tych rzeczy do kontroli jest tak dużo, że jesteśmy na jakimś tam etapie. Na przykład ostatnio pani Mucha ogłaszała nieprawidłowości w Instytucie Kolbego. To była taka nowa instytucja stworzona przez PiS po to, żeby teoretycznie finansować lekcje polskiego dla Polonii, a realnie okazało się, że całkiem sporo środków trafia po prostu do fundacji powiązanych z politykami PiSu. Czyli to będzie jakiś, nie wiem, podstawa, żeby większość tych pieniędzy wróciła do budżetu? No, niestety zwykle to nie jest takie proste, ponieważ bardzo często te rzeczy, tak zmieniono prawo. To jest tak, jak Ziobro zmienił tak prawo, że wszystkie rzeczy, które były nielegalne w kadencji 2005-2007, stały się legalne, bo tak zmieniono prawo. I tu bardzo podobnie minister Czarnek dał sobie takie uprawnienia dotyczące projektów inwestycyjnych, że praktycznie o pewnych rzeczach mógł decydować sam, niezależnie od tego, jaka jest opinia ekspertów. W związku z tym badamy to, co było kwestią prokuratury, to zgłosiliśmy już do prokuratury, jeszcze ja z panią Krystyną Szumilas. Czy będzie jakiś przedstawiony, natomiast taki raport? Tak, jeżeli będziemy Jeżeli przejdziemy przez cały proces sprawdzania projektu Villa Plus, to na pewno państwu ogłosimy wyniki raportu. Bardzo dziękuję. Gościem poranka w Polskim Radiu 24 była wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Życzę państwu miłego dnia. Mimo ferii o edukacji nigdy za wiele rozmowy. Jedne te województwa mają ferie, inne nie mają ferii, więc niektórzy na feriach nie są. Inni kończą, inni zaczynają. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.